mogłem nie być chociaż chwili z wami, żeby was serdecznie powitać, żeby wam serdecznie podziękować za to wielkie dzieło modlitwy, wiary, ducha, które wnosicie nie tylko w życie swoich marzeń, swoich rodzin, ale w życie całej naszej diecezji, bo to jest ogromny dar i ogromne bogactwo łaski. Dzisiaj stajemy z tym tak naprawdę fatimskim przesłaniem Maryi, która jest znakiem nadziei od miłosiernego Ojca, bo przecież stajemy jako ci, którzy przyjmują miłość Boga, ale jednocześnie doświadczając tak wielu różnych sytuacji, które tę miłość potrafią osłabić, zniekształcić, odebrać człowiekowi. Stajemy z tą wielką ufnością i chcemy odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej, aby tę miłość pielęgnować w sobie, aby chronić ją w najbliższych, aby walczyć o nią i wypraszać jej moc dla innych, naszych bliźnich. I na ten czas tego spotkania, tej modlitwy, tego dziękczynienia za owoce modlitwy różańcowej, które już są wpisane w nasze życie, życie naszych róż, rodzin, naszej diecezji, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.